Jest piątek, 31 dzień sierpnia. Mateusz Borys, witam i zapraszam na raport. Narzekamy, że jest tuczący, zbyt drogi i szybko się psuje. Tymczasem całkiem inne zdanie na temat chleba mają jego wytwórcy. Tak różne opinie należałoby skonfrontować, co zresztą będzie można zrobić podczas 14 Święta Chleba. Święto Chleba obchodzone już po raz 14 w Wielkopolsce. To wydarzenie, które z jednej strony propaguje kulturę jedzenia chleba, a z drugiej strony umożliwia spróbowanie świeżych wypieków, nierzadko takich, które dopiero co debiutują na rynku. Każda firma ma swoją jakąś tajemnicę, prawda? Ja będę piekł nowy chleb z czterech, czyli gatunków mąk. To nazwy jeszcze tam nie powiem, ale zapraszam na stoisko. Święto Chleba w tym roku obchodzone będzie w drugą niedzielę września na płycie Starego Rynku. Podczas festynu będzie można spróbować wypieków, jak również wziąć udział w konkursach i licznych zabawach dla najmłodszych. Podczas święta będzie też można obalić pewne mity krążące wokół pieczywa. To pojawia się coraz częściej, że chleb tuczy. Ja mam przykład i to tam jest tam wyliczone przez tam naukowców, ile ma 100 tam gram tam chleba i chleb należy oczywiście w odpowiednim powiązaniu do tam jednym z mniej tuczących. W Święcie Chleba organizowanym przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa oraz Cech Cukierników i Piekarzy weźmie udział 13 firm z Wielkopolski. Wstęp jest bezpłatny. Na Święto Chleba musimy jeszcze poczekać kilka dni, tymczasem zaledwie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tegorocznej Prelandii. O szczegółach festiwalu mówi gość programu Początek Dnia z ONTV Izabela Urbanowicz. Pomyśleliśmy sobie, że byłoby dobrze pokazać zarówno tym starszym, jak i najmłodszym poznaniakom to, w jaki sposób miasto, tak duże miasto jak Poznań, zresztą cała aglomeracja, radzi sobie z górami śmieci. W jaki sposób należy te śmieci zbierać, segregować i utylizować, by nie zaszkodzić pokoleniom przyszłym, by nie zaszkodzić środowisku. Będziemy pokazywać sprzęty miejskie, śmieciarki, zamiatarki. Będziemy pokazywać różnego rodzaju kubły na śmieci. I będziemy też uczyć przez zabawę, w jaki sposób sobie z tym radzić. Prelandia rusza 1 września na Łęgach Dębińskich, punktualnie o godzinie 12. Jak zawsze nie zabraknie też atrakcji muzycznych. Zagra Arka Noego, Strachy na Lachy. Przygotowano także koncert piosenek, które stworzyli bądź zaśpiewali Wielkopolanie. Lombard i malarze, i żołnierze, i turbo. Naprawdę tych utworów przygotowaliśmy i pomysłów mnóstwo, także będzie można posłuchać, nawet czasami się zdziwić, że te piosenki są nasze i są stąd, a śpiewała je lata temu cała Polska. To jedno z najmłodszych świąt państwowych w naszym kraju, bo Dzień Solidarności i Wolności obchodzimy dopiero od 2005 roku. Dzień ten został ustanowiony dla uczczenia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, na mocy których powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. 32 lata temu Lech Wałęsa podpisał porozumienie z komunistycznymi władzami. Porozumienia, na mocy których pozwolono na stworzenie niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Na pamiątkę tamtych wydarzeń 25 lat później Sejm ustanowił, że ten dzień obchodzony będzie jako Święto Wolności i Solidarności. Z tej okazji także w Poznaniu odbyły się oficjalne uroczystości związane z obchodami porozumień sierpniowych, w których wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Dominikanów. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali w stronę placu Mickiewicza, gdzie pod pomnikiem ofiar Poznańskiego Czerwca złożono kwiaty i oddano hołd tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę. Na uroczystości pojawili się także przedstawiciele Gazety Polskiej, którzy rozwinęli transparenty "Polacy, obudźcie się, żądamy wolnych od kłamstwa mediów". Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak mogą mówić w całej Polsce. My w Poznaniu możemy z całą mocą stwierdzić, że wszędzie dobrze, ale najlepiej w tramwaju. W tramwaju nietypowym, bo bardziej przypominającym dom na kółkach, aniżeli zwykłą bimbę. Taki właśnie tramwaj od poniedziałku kursuje po torowiskach naszego miasta. Do porysowanych drzwi, zdewastowanych wagonów i brudnych szyb chyba się już przyzwyczailiśmy. Trudno się więc dziwić reakcji poznaniaków na widok nowego tramwaju, który od kilku dni jeździ po poznańskich torowiskach. Podobno część zastyga w bezruchu, inni pokręcają głową, jeszcze inni robią zdjęcia. Zdjęcia właśnie z nami robią sobie, bo dużo osób wybiega na przykład przez sam tramwaj.
tramwaj i z nami zdjęcia robią, czy nawet wpadają. Wpadać pod tramwaj raczej nie należy. Należy natomiast spróbować i przejechać się nowym tramwajem, choćby ze względów estetycznych. Teraz linia tramwajowa na Franowo do sklepu IKEA już jest. I że w łatwy, przyjemny i też bardzo, bardzo sympatyczny sposób mogą dotrzeć poznaniacy do naszego sklepu transportem publicznym. Jeździ się naprawdę przyjemnie, jest wesoło, ludzie są bardzo mili, bardzo otwarci, przeprowadzają te koledzy bardzo wiele rozmów, także jest, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. I zdarzyły się osoby, które nawet specjalnie z nami siadły już na jednej pętli i zrobiły dwie trasy, żeby z nami się tylko przyjechać w naszym towarzystwie, porozmawiać z nami, a także porobić sobie zdjęcia w różnych zakątkach naszego tramwaju. Tramwaj kursujący od zajezdni Połapskiej do zajezdni na Franowo to gwarancja niezapomnianych wrażeń ze względu na wystrój, ale także zespół obsługujący tę linię. Jestem tutaj motorniczym i jednocześnie kierownikiem tego wspaniałego tramwaju wesołego. Częstujemy tutaj ciachami jakimiś dobrymi i można też w rozmowie z nami zyskać jakiś prezent, a także otrzymać informacje na temat konkursów organizowanych przez IKEA. Przychodzą ludzie z dziećmi, dzieci są bardzo zadowolone, bawią się, skaczą po różnych poduszkach, także naprawdę jest bardzo przyjemnie. Pokazujemy w tym tramwaju trzy strefy. Jedną taką bardziej tradycyjną, dwie bardziej nowoczesne. Mamy też kąciki dla dzieci. Tramwajem będzie można podróżować do końca przyszłego tygodnia. Przejazd jest bezpłatny. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Na kolejne wydanie raportu zapraszam już w poniedziałek 18:30.